Good morning, everybody. Dzień dobry Państwu. Rozpoczniemy posiedzenie. Przepraszam za opóźnienie, ale niestety są pewne problemy związane z ruchem drogowym w Brukseli. Co nowego? Tym razem jednak jest tych problemów więcej. Pani Regner, która jest współsprawozdawczynią, do nas dotrze, kiedy tylko będzie mogła, ale poprosiła o to, żebyśmy już rozpoczęli to posiedzenie. I w związku z tym powitam Państwa na posiedzeniu naszym wspólnym. Bardzo cieszę się, że organizujemy je wspólnie z Komisją Jury. Jak Państwo wiecie, to jest bardzo ważne dossier pod wieloma względami. Na tym zakończę i oddam głos pani Kracie, która jest jedną ze współsprawozdawczyń. Proszę bardzo, daję pani głos. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τις συναδέλφους και τους συναδέλφους που είναι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Dziękuję bardzo. Chciałabym podziękować kolegom i koleżankom, którzy są tutaj obecni, by omówić ten temat pomimo trudności z ruchem drogowym w mieście. Jest to temat, który wzbudza wielkie interesowanie. Uważam, że grupy polityczne, opinia publiczna, partnerzy społeczni, dziś wszyscy są gotowi do prowadzenia debaty na ten temat. Przede wszystkim, jak już powiedzieliśmy w tej komisji, uważam, że propozycja pani Reding jest odważna i wyważona. Jest także realistyczna. Można ją wdrożyć w praktyce. Chciałabym to podkreślić, bo trzeba zrozumieć, że poza oporem związanym z różnymi praktykami czy różnicami w mentalności, trzeba zrozumieć, że sytuacja, w której się znajdujemy, w której chcielibyśmy wyznaczyć wspólne normy, wspólne zasady, nie jest łatwa, ponieważ systemy w Europie są bardzo różne od siebie. Zasady stosowane w przedsiębiorstwach są także różne, struktury przedsiębiorstw są różne i sytuacja dotycząca udziału kobiet w zarządach jest także różna. Oznacza to, że firmy nie zawsze będą musiały przeprowadzić te same starania, by do roku 2020 uzyskać cel 40% udziału kobiet. Aby ta propozycja została przychylnie przyjęta przez przedsiębiorstwa i przez opinię publiczną, nie można zapominać o tym wszystkim, co powiedziałam przed chwilą. W niektórych przypadkach jest już 20% udziału kobiet w zarządach, w innych 30 czy 40. Naszym celem jest 40%, ale pamiętajmy o tym, że różne starania będą musiały zostać podjęte przez różne firmy. Mi bardzo podobały się poprawki zgłoszone przez kolegów i koleżanki. Są dwie kategorie tych poprawek. Po pierwsze, mamy do czynienia z poprawkami, które odrzucają projekt legislacyjny, który omawiamy. Jeśli chodzi o te poprawki, ani pani Regner, sprawozdawczyni, ani ja sama nie wyrażamy zgody, ponieważ uważamy, że w tej propozycji mamy podstawy, by wypracować podstawy prawne, które będą realistyczne. Więc jesteśmy przeciwko tym poprawkom. Ale jest jeszcze druga kategoria poprawek, która dotyczy wizji bardziej ogólnej. Tam zaznacza się nieobecność kobiet na wszystkich ważnych stanowiskach w przedsiębiorstwach. Te poprawki bierzemy bardzo na poważnie, zarówno jeśli chodzi o meritum, obawy, które wyrażają i propozycje, które formują. Ale te poprawki nie dotyczą tak naprawdę treści. My bardzo dobrze wiemy tutaj w Komisji Kobiet, że za każdym razem, kiedy staraliśmy się uniknąć odpowiedzi na pytania, które nam się zadaje, powoduje to dla nas tylko problemy. Dlatego chciałabym apelować do kolegów i koleżanek, żeby zachować klimat konstruktywny i realistyczny i przedstawiać propozycje konstruktywne i realistyczne w tej kwestii, czyli w kwestii udziału kobiet w zarządach, w przedsiębiorstwach.
My robiliśmy to także poprzez inne propozycje, ale uważam, że musimy przede wszystkim zająć się udziałem kobiet na wszystkich szczeblach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach. Jeżeli chodzi o działalność administracyjną i produkcyjną w przedsiębiorstwach. Jeszcze raz chciałabym powiedzieć, że my jesteśmy tylko za tymi poprawkami, które pasują do ducha panującego w naszej komisji. Pozostałe poprawki ryzykują za bardzo zepchnięcie nas z toru, który obraliśmy. Są jeszcze poprawki, które dotyczą proponowanego szerszego zakresu dyrektywy, tak aby dotyczył on także wyższej kadry kierowniczej, a nie tylko członków zarządu. I poszerzyć także o nie tylko o dyrektorów niewykonawczych w zarządzie. Myślę, że w odniesieniu do doświadczeń z przeszłości możemy także takie poprawki uwzględnić, lecz osobiście uważam, że jeżeli chodzi o całą płaszczyznę polityczną, to tylko sprawi, że nasze zadanie będzie jeszcze trudniejsze. Będziemy mieli trudność z przyjmowaniem propozycji o charakterze bardziej pragmatycznym. Dlatego, że w momencie kryzysu przedsiębiorstwa będą się obawiały zawirowań, które może spowodować ta dyrektywa. Przedsiębiorstwa boją się, że będą mniej elastyczne w doborze personelu, który będzie zajmował najwyższe stanowiska kierownicze. My twierdzimy, że przedsiębiorstwa mogłyby zachować swój aktualny stan na najwyższych stanowiskach kierowniczych, ale zmienić proporcje pomiędzy kobietami i mężczyznami, jeżeli chodzi o dyrektorów niewykonawczych. Jest to rozwiązanie, które może działać na ich korzyść w większym stopniu, bo dzięki temu będą musieli zmienić tylko sytuację wśród dyrektorów niewykonawczych w przedsiębiorstwach. Więc uważam, że na razie powinniśmy ograniczyć się tylko do przywrócenia równowagi wśród członków niewykonawczych zarządu, a nie ogólnie wśród najwyższej kadry kierowniczej w spółkach. Ponadto uważam, że pomysł, by poszerzyć zakres zastosowania dyrektywy na małe i średnie przedsiębiorstwa, jest dobrym pomysłem, podczas gdy w projekcie dyrektywy zostały one wykluczone. Dyrektywa dotyczy tylko wielkich przedsiębiorstw notowanych na giełdzie. Propozycja pani Regner i zresztą również moja propozycja polega na tym, żeby stwierdzić, że MŚP to 50% przedsiębiorstw notowanych na giełdach w Europie, a w niektórych krajach jest ich nawet jeszcze więcej. Więc takie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, które mają obowiązki społeczne i gospodarcze, takie same jak wielkie przedsiębiorstwa notowane na giełdzie, powinny również zostać uwzględnione w naszym projekcie dyrektywy. Ja wiem, że taka propozycja powoduje wiele wątpliwości i wiele znaków zapytania. Szanowny panie przewodniczący, drodzy koledzy, drogie koleżanki, ponieważ naszym celem jest sprzyjać dobremu funkcjonowaniu rynku, nie chodzi tylko o równouprawnienie kobiet i mężczyzn, ale również o zdynamizowanie ogólne rynku, chciałabym się państwa zapytać, czy można by było zlecić wykonanie analizy przez naszą komisję po to, żeby się dowiedzieć, jaki procent przedsiębiorstw jest notowanych na giełdzie, jeżeli chodzi o MŚP i jaki wpływ miałaby na nie ta dyrektywa. Uważam, że ta dyrektywa będzie bardzo ważna dla gospodarki w Europie.
Dlatego też warto by było zlecić odpowiednią analizę, by zorientować się w sytuacji, jednocześnie nie przedłużając zbytnio procedury. Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, by zlecić taką analizę dotyczącą MŚP notowanych na giełdzie i ich roli w gospodarce w Europie. Kolejny pomysł pani Regner i mój dotyczy wyjątku 10%. Według propozycji komisji, jeżeli w jakimś przedsiębiorstwie kobiety stanowią mniej niż 10%, nastąpiłby wtedy wyjątek od zastosowania dyrektywy. Uważamy, że ewolucja technologiczna daje coraz większe możliwości dla kobiet, by mogły pracować również w branżach, które tradycyjnie były domeną mężczyzn. Tam byli zatrudnieni głównie mężczyźni, tak jak na przykład przemysł ciężki czy hutnictwo. Lecz potrzeby tych poszczególnych branż pokazują nam, że kraje, które prowadzą działalność w przemysłach ciężkich, czynią starania, by zatrudniać również coraz więcej kobiet. Myślę, że dlatego takie przedsiębiorstwa powinny zostać włączone w zakres dyrektywy. Oczywiście jeśli chodzi o zarząd, bo kobiety będą podejmowały decyzje dotyczące strategii spółki, stosunków rynkowych i tak dalej. Nie wykonywałyby zatem pracy fizycznej, a czynnik kobiecy odgrywałby ważną rolę. Zaraz oddam głos pani Regner, ale na początku chciałabym jeszcze, na sam koniec chciałabym jeszcze dodać, że wraz z panią Regner jednym z naszych celów było sprawienie, by ta dyrektywa mogła zostać zastosowana w praktyce. Jesteśmy w pełni przekonane, że można ją zastosować na wspólnym rynku, na którym w poszczególnych państwach są różne struktury prawne i mamy do czynienia z różnym udziałem kobiet wśród pracowników spółek. Dlatego też ja chciałabym zaproponować, by uwzględnić tego rodzaju różnice, ponieważ jak właśnie przed chwilą powiedziałam, wszystkie przedsiębiorstwa nie będą musiały dokonywać tych samych działań do roku 2020. Niektóre będą musiały bardziej się starać, by znaleźć więcej kandydatek kobiet na stanowiska w zarządzie. Inne mniej. Uważam, że powinniśmy uwypuklić to, co powiedziała pani Reding. To znaczy, należy położyć nacisk na procedurę. Do roku 2020 niektóre przedsiębiorstwa będą stosowały dobrą procedurę, właściwą procedurę podczas wyboru nowych członków zarządu, ale być może osiągną tylko poziom 35%. Dzięki poprawkom EPL-u chcielibyśmy większy nacisk położyć właśnie na tę kwestię. Uważam, że musi być jasne, że nowe propozycje mają na celu nowo wprowadzone sankcje będą dotyczyły tylko tych firm, które nie zrobią wszystkiego, co należy, jeżeli chodzi o zagwarantowanie przejrzystości i większego udziału kobiet w ramach zarządów. Dziękuję bardzo. Thank you very much, Mrs. Kratza. Dziękuję pani Kratzie. Witam bardzo serdecznie z panią Regner, która miała problemy z korkami w Brukseli, ale w końcu do nas dotarła do nas. Oddam teraz pani głos jako współsprawozdawczyni. Bardzo dziękuję i witam wszystkich serdecznie. Z uwagi na obecną sytuację i brak czasu, postaram się w mojej wypowiedzi odnieść się do poszczególnych poprawek, ale krótko i zwięźle.
Chciałabym na początku od razu zaznaczyć, że oczywiście istnieje duże zapotrzebowanie na takie zmiany, które widać w Komisji Kobiet i w Komisji Prawnej. Oczywiście istnieją różne uwarunkowania prawne i to oznacza, że istnieje zapotrzebowanie na osiągnięcie kompromisu, tak aby uwzględnić różnego rodzaju postulaty. Oczywiście także opinia Komisji Econ jest tutaj bardzo istotna. Analizując poprawki, widzę różnego rodzaju kierunki i wątki. Dostaliśmy takie poprawki, które stanowią, że powinniśmy uczynić krok do tyłu. I to są poprawki, które nawet kwestionują zapisy traktatów unijnych. To są poprawki pani Luling, pana Pipera, pana Webera. To są poprawki, które kwestionują potrzebę zwiększania roli kobiet w organach niewykonawczych. To pierwsza kategoria. Po drugie mamy poprawki zwłaszcza zielonych, ale także innych grup, które idą w diametralnie innym kierunku i które opowiadają się za tym, aby wzmocnić stanowisko kobiet w zarządach i organach niewykonawczych. I wreszcie trzecia kategoria poprawek. Kategoria, która jest może nieco bardziej wyważona. I w odniesieniu do tych poprawek chciałabym się w szczególności wypowiedzieć. Pani Niebler powraca do wyjątku dotyczącego MŚP, a także wyjątku dotyczącego przedsiębiorstw rodzinnych. Do tego chciałabym się odnieść. Czym są przedsiębiorstwa rodzinne? Otóż nie ma definicji na poziomie unijnym. Nie możemy powiedzieć, definicja znajduje się w tym i w tym dokumencie, proszę się z nią zapoznać. To oczywiście utrudnia sytuację. I w tym kontekście rysuje się pewna trudność, a mianowicie ten zapis dotyczący przedstawicielstwa kobiet w organach spółek dotyczy przedsiębiorstw notowanych na giełdach. Zatem, gdy mówimy o MŚP, musimy pamiętać, że cały czas chodzi i tak tylko o przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Nie o małe sklepy na rogu, nie o małe przedsiębiorstwa rodzinne, ale chodzi o przedsiębiorstwa notowane na giełdzie. Nie mówimy o tych przedsiębiorstwach, których nie należy obciążać nadmierną biurokracją, gdyż są to bardzo małe podmioty. W przypadku przedsiębiorstw rodzinnych, tak jak już powiedziałam, brakuje definicji, ale musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Istnieją także ogromne przedsiębiorstwa rodzinne. Oczywiście pojęcie przedsiębiorstwa rodzinnego niesie ze sobą duży ładunek emocjonalny. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tego rodzaju przedsiębiorstwa często są zobligowane do przestrzegania wielu zapisów prawnych. I sprawa jest problematyczna, gdyż wprowadzenie wyłączenia mogłoby doprowadzić do tego, że wszystkie przedsiębiorstwa, które uprzednio, pierwotnie miały być objęte zakresem dokumentu, nagle będą wyłączone. Artykuł 4.1 i cel dokumentu. Pani Niebler chciałaby to zmienić i twierdzi, że 40% to wymóg, który powinien być osłabiony. Ja jednak podkreślam, że jest to wytyczna, jest to cel orientacyjny. Przedsiębiorstwa muszą wyznaczyć sobie cel i opracować takie zasady, które pozwolą go osiągnąć. I jeszcze kilka słów, jeżeli chodzi o moje własne poprawki. Moje poprawki mają na celu stworzenie pewnego systemu zachęt po to, aby zachęcić inne przedsiębiorstwa nienotowane na giełdzie do wprowadzenia stosownych zmian i do podpisania się pod naszym celem. W niektórych krajach mamy już tego rodzaju rozwiązania na poziomie krajowym, które stanowią dobre praktyki, które mogłyby być przeniesione także na poziom unijny. Jestem oczywiście świadoma różnic i specyfiki krajowej. Wiem, że musimy to uwzględnić. I dlatego
moje poprawki mają na celu przewidywanie zbierania danych w odniesieniu do innych przedsiębiorstw, po to, aby zobaczyć na podstawie oceny skutków, jakiego rodzaju inne środki powinny zostać podjęte w celu osiągnięcia wyznaczonych celów. I jeszcze oprócz tego złożyłam takie poprawki, które uwzględniają wielość możliwych procedur rekrutacyjnych. Pani Kraca mówiła już w tym kontekście o specyfice krajowej. Musimy tę specyfikę uwzględnić, ale zawsze pamiętając o naszym celu. Nie możemy tworzyć dodatkowych wyłączeń, dodatkowych derogacji i mnożyć wymówek po to, aby usprawiedliwiać nic nierobienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz otwieram debatę. Będą mieli Państwo możliwość wypowiedzi. Mamy ograniczenia czasowe. Zaczniemy od pani posłanki Parwanowej, która jest sprawozdawczynią dla komisji opiniodawczej komisji IMCO. Ma pani 3 minuty, a potem, a lista mówców jest długa, będą mieli państwo tylko 2 minuty, gdyż w przeciwnym razie się nie wyrobimy. Pani Parwanowa wyjątkowo jako sprawozdawczyni komisji opiniodawczej 3 minuty. Dziękuję, postaram się nawet krócej się wypowiadać. Komisja IMCO miała bardzo pozytywne podejście do propozycji komisji. Cieszymy się z tego, że pani Reding jest tak bardzo zaangażowana i uważamy, że ta dyrektywa może być kluczowym instrumentem w osiąganiu wzrostu gospodarczego i finansowej stabilności. Było 67 poprawek, a teraz jeszcze jest 18 poprawek, ale niemniej jednak chyba zarówno obie komisje, FEM i JURY, mam nadzieję, przyjmą propozycję z opinii IMCO, ponieważ jest ona bardzo pozytywna i konstruktywna. Została ona przyjęta 30 maja i większość członków naszej komisji głosowała za tą opinią. Chciałbym podkreślić, czy zwrócić uwagę na kilka poprawek. Przede wszystkim propozycja do artykułu 4, paragraf 2. Proponuje się tutaj, że powinno być 40%, ale nie więcej niż 49%. Chyba należałoby skreślić to 49, ponieważ może być więcej dobrze wykwalifikowanych kobiet, więc dlaczego to ograniczać do 49, nawet nie do 50%. Kolejna poprawka to poprawka dotycząca liczby członków zarządu. Jeżeli 10% pracowników jest z tej płci, która jest gorzej reprezentowana, myślę, że to nie jest rozsądne, bo pomimo tego, że pracownicy w firmie mogą być głównie przedstawicielami jednej płci, to nie oznacza, że nie będzie odpowiednio dobrze wykwalifikowanych kobiet w zarządzie. I jeszcze jedna z poprawek. Mówi się tutaj o instytucjach europejskich i o tym, że bank centralny powinny być również poddany tej dyrektywie i tej samej kwocie. Mam nadzieję, że Państwo będziecie mogli poprzeć te poprawki z IMCO jako płynące z dobrej woli. Dwie minuty dla pozostałych mówców. Następna mówczyni to pani Wikström. Dziękuję bardzo, Mikaelu. Dużo jeszcze do zrobienia, zanim zapewnimy równouprawnienie w biznesie. Ale ja teraz jestem przekonana, że oprócz symbolizmu i retoryki ta propozycja zmieni naprawdę niewiele albo wcale niczego. Chodzi tutaj o 5 tysięcy z 20 milionów firm w Unii Europejskiej. Nie mówi się tutaj nic o nierównych możliwościach w firmach i kładzie się nacisk tylko na zarządy dużych, największych firm znajdujących się na giełdzie. Oprócz tego ja osobiście nie wierzę w kwoty narzucane z góry, bo to powinno być w gestii właścicieli firm. To jest po prostu zasada poszanowania prywatnej własności.
kwoty i pozytywna dyskryminacja nie powinny być wprowadzane na poziomie europejskim, kiedy tego typu ustawodawstwo nie niesie ze sobą żadnej wartości dodanej w Europie. Twierdzenie, że to pomoże w integracji wewnętrznego rynku, jest chyba najsłabszą wymówką dla podstawy prawnej, którą widziałam od czasu, kiedy zasiadam w tym Parlamencie Europejskim. To nie oznacza, że powinniśmy stać założonymi rękoma. Myślę, że powinniśmy podjąć właściwe działania na właściwym politycznym poziomie, ponieważ firmy działają zbyt wolno. Jeżeli kraje chcą to wprowadzić same, to mogą to zrobić. Ja osobiście nie byłabym za tym, ani nie byłabym za tym w moim własnym kraju i nie uważam, że dobrze, że nie jest dobre wprowadzanie jakichś nakazów dla firm. Komisja przyjęła takie bardzo spektakularne podejście, a nie skromne, rozsądne. Ja uważam, że my na poziomie politycznym powinniśmy sami posprzątać u siebie, zanim zaczniemy mówić innym, co mają robić. W komisji jest 30% kobiet, 1/3, 2/3 mężczyźni. W Parlamencie Europejskim 70% mężczyzn, 30% kobiet. W Banku Centralnym w ogóle nie ma kobiet. Więc jak my możemy mówić reszcie świata, co ma robić? Dziękuję, panie Wikström. I teraz pan Blum. Dziękuję, panie przewodniczący. Kilka uwag. Myślę, że osoby zaangażowane w tę sprawę mają niewłaściwy obraz całej tej procedury. Wiele kobiet w Parlamencie Europejskim dostały się tutaj ze względu na kwoty. Zostały wybrane tak licznie, ponieważ ich własne partie chciały mieć na listach więcej kobiet. I to jest na przykład prawdą w przypadku Brytyjskiej Partii Konserwatywnej. Ja również przyjrzałem się dokładnie temu, co dzieje się w biznesie. Naprawdę niewiele z państwa ma poważne doświadczenia handlowe, więc źle na to w ogóle patrzycie. Większość z państwa jest tutaj dzięki kwotom i nie macie doświadczenia w biznesie, dlatego padają takie nonsensowne propozycje. W wolnym społeczeństwie, w demokratycznym społeczeństwie, tak jak to powinno być, firmy i udziałowcy sami wybierają zarządy i dyrektorów. Nie ma się co wtrącać politycznie w tę sprawę. Nie powinno się tego robić. To jest w ogóle niedemokratyczne podejście. Jest złe to podejście. Więc cały ten system jest zły. Ja mam ponad 35 lat doświadczenia w świecie biznesu i kobiety same mogą dotrzeć do najwyższych stanowisk. Kay Smith, jedna z najbardziej skutecznych dyrektorek, uzyskała to stanowisko ze względu na swoje własne zasługi. Można to zrobić, trzeba po prostu siebie wierzyć. I że tutaj ma być jakiś taki dobrowolny rejestr, tak jak to proponuje Partia Konserwatywna. Co to oznacza? Że jeżeli nie będzie się na tej liście dobrowolnej, nie można sobie załatwić publicznych zamówień? No po prostu nie powinniście tego robić, bo nie macie doświadczenia w tej sprawie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kwestia proceduralna, tak proszę. Panie przewodniczący, w imieniu głupich chciałam powiedzieć, że ten pan, który się przed chwilą wypowiadał, bo my głupie nie mówiłyśmy o zdolnościach seksualnych starych mężczyzn w tej izbie, więc powinniśmy mówić tutaj o kompetencjach zawodowych. Proszę o przeprosiny. Ja oczywiście nie mogę zmusić pana deputowanego do przeprosin. No ja przepraszam, że myślałem, że to jest debata w wolnym parlamencie, w wolnej komisji, ale nie mogę wygłosić swoich poglądów. No to jest bardzo typowe dla tej izby. Dobrze, musimy kontynuować.
zamknę listę mówców, bo tak wiele osób się na nią zgłasza. Przeczytam teraz, kto jest na tej liście, żebyście Państwo wszyscy wiedzieli. Mrs. Thompson, Mrs. Luling, Mrs. Park, Mrs. Janukodakis and Mrs. Gurmai. Is it anybody else who wants to put them up? Jeszcze ktoś chciał się zapisać do głosu? Nie. W takim razie zamykam tę listę. Proszę bardzo, pani Lichtenberger. Herzlichen Dank. Bardzo dziękuję. Panie Przewodniczący, za Państwa pozwoleniem odniosę się krótko do uwag drogiego kolegi, który siedzi za mną i który uważa, że jesteśmy tutaj tylko ze względu na parytety czy kwoty i brakuje nam kwalifikacji. Mamy 70% mężczyzn, ale to z uwagi na stare układy pomiędzy mężczyznami, co wcale nie jest oznaką kwalifikacji. Tego rodzaju układy czy sieci także przekładają się później na wyniki wyborów i skład parlamentu. Chcę teraz odnieść się pokrótce do dokumentu. Pani Kraca powiedziała o czymś bardzo ważnym, a mianowicie o kulturze przedsiębiorstw, kulturze korporacyjnej. Mówiła o tym, że trudno jest mówić o problematyce reprezentacji kobiet na poziomie wykonawczym, gdyż to naruszyłoby kulturę korporacyjną. Ale wydaje mi się, że ta kultura korporacyjna powinna się zmienić w wielu przedsiębiorstwach, gdyż taka częściowo przyświeca nam intencja. Mamy nadzieję, że poprzez lepszą i bardziej wyważoną reprezentację w zarządach wpłyniemy także na kulturę korporacyjną. Leży to w interesie publicznym, a nie tylko w interesie kobiet, które, jak tutaj zostało zasugerowane, zyskują dzięki parytetom. My nie mamy jak na razie takiej sieci kontaktów jak mężczyźni, ale zobaczymy. Chciałabym się odwołać do jednego punktu, który wymaga dalszych prac i powinien zostać uwypuklony. A mianowicie, ta inicjatywa, to jest jasne, jest inicjatywą opartą na zaleceniach, zachętach i na systemie sprawozdawczości. Ale o jednej rzeczy musimy pamiętać. Potrzebne są także sankcje w przypadku niespełnienia zobowiązań. W przeciwnym razie pozostaniemy na poziomie deklaracji i kobiety wysoko wykwalifikowane, ubiegające się o stanowiska, nie będą rozumiały, dlaczego nie wyciąga się konsekwencji w przypadku, gdy nadal przeważają sieci układów pomiędzy kolegami płci męskiej, a kobiety nie są zatrudniane. Proszę zatem, aby pamiętać o poprawce numer 300. Poprawka numer 300 przewiduje właśnie tego rodzaju mechanizm i zasługuje na szczególną uwagę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani Thompson, 2 minuty. Dziękuję. Na samym początku chciałam powiedzieć, że na brytyjskiego dżentelmena nie głosowały konkretne osoby, a na mnie głosowały osoby na otwarcie liście. Pan jest z listy z Wielkiej Brytanii. Nie miał pan styczności z głosującymi. Pana wybrała sieć starych kumpli. W komentarzu poza mikrofonem. Kimkolwiek pan jest, do jakiejkolwiek grupy pan należy, pan został wybrany przez kumpli z partii. Wyborcy nie mieli żadnej możliwości skonfrontowania się z panem, czy na przykład zagłosowania na kobietę, bo kobiet nawet nie umieścili państwo na liście. W moim kraju, w Danii, 40% kobiet jest wybieranych bezpośrednio przez wyborców i dlatego się znajdują w parlamencie. Ja jestem tutaj, zasiadam w parlamencie, dlatego że konkretne osoby na mnie zagłosowały. Proszę nie oskarżać mnie w głupi sposób. Pan nigdy w bezpośrednich wyborach nie zostałby wybrany, więc proszę zakończyć już te komentarze na temat kobiet. Pan potrzebuje ochrony na zamkniętej liście, bo inaczej nic by pan nie zdziałał. A teraz przejdźmy do dyrektywy. Uważam, że to fantastycznie, że mamy 300 poprawek, ale moim zdaniem są pewne podstawowe rzeczy, których musimy być świadomi. Nie możemy zgodzić się na zasady,
w których państwa członkowskie mogą wyłączyć z zakresu dyrektywy dane przedsiębiorstwa, które nie spełniają tych wymogów. Na przykład klub Viking z Oslo, klub piłki nożnej, o wiele lepiej sobie poradził, kiedy było więcej kobiet w zarządzie. Pani Kraca, są różne zasady w różnych krajach, są różne wyniki, ale jeżeli przeanalizujemy te wyniki, to zauważymy, że tylko, że w krajach, gdzie jest odpowiednie ustawodawstwo, mamy 25% kobiet w zarządach. Nie ma tylu kobiet w zarządach, jeżeli we Francji na przykład nie ma odpowiednich ustaw. W wielu krajach, takich jak moje państwo, widzimy bardzo wiele dobrowolnych inicjatyw samoregulacji, ale to nie zdaje egzaminu do końca. Dlatego warto to przeanalizować. Myślę, że dobrowolne uregulowania nie działają. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To na pewno są Państwo bardzo zadowoleni, że jesteśmy tutaj, a nie na kongresie mojej partii w Szwecji, bo po 2 minutach po prostu odcina się mikrofon, ale ponieważ ja już tak długo zasiadam w Brukseli, trochę złagodniałam. Proszę bardzo, pani Luling, 2 minuty. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Tak, bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Będę mówić po niemiecku, aby współsprawozdawczyni zrozumiała mnie jak najlepiej, gdyż pojawiły się pewne zarzuty pod moim adresem. Ja nie chciałabym, aby to sprawozdanie skończyło tak samo jak sprawozdanie pani Estreli w sprawie ochrony matek, które to sprawozdanie było przesadzone i wyolbrzymione, i wskutek czego spełzło na niczym. Zatem my proponujemy rozsądne alternatywy i wcale nie chodzi o krok do tyłu, ale o rozsądny krok do przodu. We wszystkich przedsiębiorstwach powinno się prowadzić działania w ramach dyskryminacji pozytywnej, tak zwanej, i o tym mówię. Nie chodzi tutaj o wybraną garść przedsiębiorstw, nie chodzi tylko o organy niewykonawcze, ale o bardziej rozsądne działania promujące. Mamy 71 poprawek, które rysują właśnie taką spójną koncepcję, przegłosowaną i popartą także w wyniku głosowania w Komisji Econ. Staraliśmy się zatem w jakiś sposób uporządkować ten chaos i wprowadzić pewien element rozsądku do proponowanego rozwiązania. Muszę Państwu powiedzieć, że bardzo się cieszę, że pani Reding wystąpiła z tą inicjatywą i że poprzez tą propagandę przygotowała nam grunt. Okazuje się bowiem, że teraz pojawia się wola do podejmowania odpowiednich działań w przedsiębiorstwach. Ale to, co tutaj planuje się zrobić, to dotyczy garstki kobiet, kilku tysięcy kobiet. A te pozytywne działania, które ja proponuję, byłyby z korzyścią dla milionów kobiet. Ja w latach 80. w Luksemburgu już miałam takie doświadczenia związane z pracą kobiet w biznesie, ale to nie opierało się o jakieś przewidziane prawem wymogi. Nie mam czasu przedstawiać Państwu szczegółowych informacji na ten temat, 2 minuty nie wystarczą, ale podkreślam, nie chodzi o krok do tyłu. Od ponad 60 lat zajmuję się tą sprawą, niestety jestem jedną z najstarszych członkiń tej Izby, życzyłabym sobie być najmłodszą, ale wiem, jak to wygląda ze względu na moje doświadczenie w Luksemburgu. Zatem proponuję coś dla milionów kobiet, a nie dla garstki, nie dla kilku tysięcy. Pani Pak, proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Jestem przewodniczącą organizacji kobiecej w ramach EPL-u i ten temat mnie interesuje, pomimo tego, że nie zawsze mogę uczestniczyć w posiedzeniach. Ten dokument, gdyby został osłabiony, dokument pani Reding, nie zostałby przyjęty przez kolegium komisarzy. Oczywiście trzeba pamiętać jednak o konieczności uzyskania poparcia w Radzie.
i jesteśmy w impasie. Niektórzy domagają się, by pójść dużo dalej, niektórzy chcą ten dokument znacząco ograniczyć. Obecnie wiele krajów jest pogrążonych w trudnym kryzysie gospodarczym. Tego rodzaju tematy mogą wydawać się tematami tabu. Wydaje mi się, że MŚP powinny pozostać wykluczone z zakresu tej dyrektywy. I tak jak czytamy w motywie 31, trzeba zachować próg 10% i dlatego popieram obie poprawki pani Niebler. Przedsiębiorstwa rodzinne, nawet jeżeli nie ma definicji, powinny zostać odpowiednio potraktowane, gdyż przedsiębiorstwa rodzinne to jest bardzo szerokie pojęcie, natomiast pojęcie MŚP jest lepiej zdefiniowane. Zatem powinniśmy się starannie zastanowić nad tym, jak daleko możemy pójść, aby jakieś cele osiągnąć. Od miesięcy prowadzimy tę dyskusję i widać skutki. Te tematy nagle odbijają się echem w mediach. Wywołaliśmy debatę na ten temat. Jeżeli chodzi o ten argument dotyczący stupid old man, to wszystko to ożywiło dodatkowo tę debatę. Bardzo dziękuję. Pan Gustafsson musi niedługo opuścić nasze posiedzenie. Teraz ja będę przewodniczyć i mam nadzieję, że dobrze wymówię nazwisko kolejnej mówczyni, pani Jana Gudakis. Proszę bardzo. Dziękuję, panie przewodniczący. Nie będę dodawała godności do tych komentarzy pana Bluma, ale proszę wierzyć, że on nie jest konserwatystą. Tak, potrzebujemy więcej kobiet. Potrzebujemy więcej kobiet w przemyśle, w zarządach, wszędzie, gdzie mogą podejmować decyzje i pomagać nam w społeczeństwie. Musimy kobietom przede wszystkim dawać wybór. Kobiety muszą mieć wybór bez względu na to, czy są dyrektorami firm, czy są gospodyniami domowymi, czy pielęgniarkami. To sprawozdanie dla mnie jest bardzo wielkim rozczarowaniem. Po pierwsze, zaprzecza dobrowolnemu podejściu. Nie idzie tak daleko, jak chciała pani komisarz Reding, dlatego że tak naprawdę, jeżeli chodzi o skład zarządów, to nie powinna o tym decydować legislacja unijna. Mamy dobrowolne systemy w Wielkiej Brytanii, czy na przykład klub 30%, które powodują zwyżkę udziału kobiet, ale to nie jest coś, co powinno się robić na poziomie unijnym. W sprawozdaniu mowa jest o niewykonawczych dyrektorach. To całkowita strata czasu. Nie o to chodzi. My powinniśmy zająć się tym, w jaki sposób rozprzestrzeniać najlepsze praktyki, w jaki sposób przyciągać kobiety do biznesu. Sprawozdanie pokazuje, że parlament nie ma styczności z rzeczywistością, z ludźmi i z przedsiębiorstwami. Potrzebujemy kobiet w zarządach, ale to wszystko zależy od kompetencji państw członkowskich i od tendencji w przedsiębiorstwach. Zarządy muszą dobrze funkcjonować przede wszystkim i muszą być właściwe, stosowne. Jak powiedziała wcześniej sprawozdawczyni, nadal są firmy, na przykład hutnicze, w których powinny być kobiety jako pewien gest. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że trzeba zarządzać firmą w odpowiedni sposób i zarząd musi być do tego dostosowany. Nie można kobiet zatrudniać bez względu na ich zasługi, na ich kompetencje. Musimy zapewnić równe szanse, ale my nie powinniśmy w ten sposób tworzyć ustawodawstwa w Unii Europejskiej. Dziękuję. Bardzo dziękuję i na koniec pani Korma. Thank you very much. First of all that... Dziękuję bardzo. Przede wszystkim wiemy, że to sprawozdanie pojawiło się po konsultacjach tutaj w parlamencie, po wysłuchaniu. Jest to bardzo ważne, żeby my jako socjaliści europejscy zawsze przecież walczymy o lepszą reprezentację kobiet. Ale kiedy mówimy o reprezentacji, pamiętajmy o kwocie dla kobiet i kwotach dla mężczyzn. Przecież są jeszcze mężczyźni z drugiej strony.
Ale kiedy mówimy o kobietach, to zawsze pada pytanie o kompetencje, czy jesteśmy wystarczająco dobre. Pamiętajmy o tym, że musi być naprawdę równe traktowanie, bo nie mamy wystarczająco dużo utalentowanych kobiet być może. Tyle utalentowanych kobiet trzeba, co utalentowanych mężczyzn. Myślę, że są silne argumenty po obydwu stronach. Jak mówiła pani Thompson, musimy wziąć pod uwagę różne sytuacje różnych państw członkowskich. To jest jasne. Wiemy, że propozycja komisji została osłabiona po to, żeby uzyskać poparcie w kolegium komisarzy. Chciałabym także przypomnieć, że nawet moi ministrowie byli przeciwko tej propozycji. Ja rozmawiałam, prowadziłam korespondencję mailową z panią minister i ona powiedziała, że tak, tak, ja jestem zdecydowanie za rozwiązaniem węgierskim. W parlamencie w ciągu 24 godzin przygotowali projekt i potem komisja odrzuciła taki projekt, bo kwoty były niepotrzebne i takie jest rozwiązanie węgierskie. W naszym kraju każde słowo dotyczące równouprawnienia płci jest zastępowane stwierdzeniem o rodzinach. Pamiętajmy, że jest to wspaniała możliwość, by w końcu upodmiotowić w sposób zdecydowany kobiety, bo to jest podstawowy cel wszystkich z nas, które tutaj zasiadają. Mam nadzieję, że mężczyźni także są po naszej stronie. MŚP powinny zostać uwzględnione w pewien sposób przynajmniej, bo inaczej to ustawodawstwo nie będzie miało żadnego skutku, nie będzie działało. Do tej pory dobrowolne podejście nie zadziałało. Więc jasno pokazano to, kiedy pani komisarz Reding prosiła przedsiębiorstwa o udział w dialogu przed przygotowaniem tej propozycji. Dziękuję. Bardzo dziękuję także za przestrzeganie dyscypliny czasowej w trakcie tej debaty. Kończymy cykl wspólnych posiedzeń Jury FAM i dlatego chciałabym teraz jeszcze raz oddać głos pani współsprawozdawczyni, pani Kraca. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Tak, serdecznie dziękuję wszystkim koleżankom i kolegom za przedstawione wypowiedzi i dziękuję państwu serdecznie za zainteresowanie. Z niektórymi wypowiedziami się zgadzamy, z innymi nie. Poruszę kilka punktów, które być może wymagają doprecyzowania. Po pierwsze, chciałabym powtórzyć, że ta inicjatywa pani Luling to jest taka szeroko zakrojona strategia, która przewiduje lepsze wykorzystanie potencjału kobiet na wszystkich poziomach przedsiębiorstw. To jest interesująca propozycja, zasługująca na dalszą debatę, propozycja, do której możemy powrócić w przyszłości, na przykład w czasie kolejnej kadencji. To jest oczywiście bardzo dobra propozycja, ale nie będąca przedmiotem tej dyrektywy. Zatem nie mieszajmy dwóch zupełnie niepowiązanych ze sobą spraw. My mówimy o wzmocnieniu pozycji kobiet w organach niewykonawczych spółek. Nie wiąże się to wcale z tym, o czym mówiła pani Luling. Oczywiście postulaty pani Luling musimy potraktować poważnie, ale mijają się one z celem dyrektywy. Druga sprawa, organy unijne, temat poruszany często. Wiąże się to z możliwością wzmocnienia udziału kobiet w organach unijnych. W Europejskim Banku Centralnym jedna kandydatka została odrzucona właśnie z tego powodu, gdyż uznaliśmy, że w Radzie Dyrektorów EBC powinna zasiadać kobieta, ale tylko posiadając odpowiednie kwalifikacje. Nie powinniśmy jednak mieszać dwóch odrębnych spraw. Mówimy o dyrektywie, a równolegle oczywiście walczymy także o zwiększenie reprezentacji kobiet w unijnych organach, w partiach, w rządach i parlamentach krajowych. Pani Jana Kudakis, pani stanowisko jest mi dobrze znane. Pani jest święcie przekonana o swojej racji i jako posłanka brytyjskiej partii konserwatystów generalnie sceptycznie odnosi się pani do unijnych regulacji.
wiemy, jakie jest stanowisko grupy konserwatystów, ale jeżeli teraz pani mówi, że popieranie kobiet i wspieranie ich reprezentacji poprzez tę dyrektywę kobiety poniża, to oznacza, że nie zapoznała się pani dokładnie z treścią wniosku w sprawie dyrektywy. Wyjaśnię. Dyrektywa czy wniosek w sprawie dyrektywy przewiduje pewne możliwości wspierania kobiet w procesie rekrutacji, ale pod warunkiem spełniania tych samych warunków, jakie spełniają kontrkandydaci mężczyźni. Nie stoi to zatem wcale na przeszkodzie obejmowania stanowisk przez wykwalifikowanych mężczyzn. Porównajmy udział kobiet i mężczyzn w poszczególnych krajach, w tym w Wielkiej Brytanii. Członkowie organów spółek to są zawsze, czy zawsze powinny być wykwalifikowane osoby, a zasiadanie w tych organach wykwalifikowanych kobiet i mężczyzn jest naszym głównym celem. Proszę zatem jeszcze raz zapoznać się z zapisami proponowanej dyrektywy. Druga sprawa poruszona przez panią posłankę Thompson. Podobno powiedziałam, że istnieją przedsiębiorstwa, gdzie wszystko funkcjonuje dobrze i mamy 25% kobiet. Ale podkreślam, że jest to możliwe tylko wtedy, gdy istnieją zapisy prawne, które do tego obligują. To zostało dokładnie przedstawione w dokumencie. Jest przykład przedsiębiorstwa, które być może w roku 2020 po jednych wyborach do zarządu osiągnie 40%, a w przypadku innych przedsiębiorstw być może kolejne dwie tury wyborów będą potrzebne do osiągnięcia tego rodzaju proporcji. Co to oznacza? Nie wszystkie przedsiębiorstwa będą miały tę samą drogę do przybycia. Nie chciałam zasugerować, że przepisy prawne nie pomagają, gdyż we Francji mamy 25% poziomu reprezentacji właśnie dzięki legislacji krajowej. W idealnym scenariuszu można by było powiedzieć, gdyby to nie zostało osłabione, tak jak mówiła pani poseł Pak, w idealnej propozycji życzylibyśmy sobie, aby dokument przewidywał, że wspólnie z Radą i Komisją osiągniemy doskonałe porozumienie. Chcemy osiągnąć dobry wynik i przejrzysty prawnie system sprzyjający różnorodności w Unii Europejskiej w kulturze przedsiębiorstw. Bardzo dziękuję. Jako współsprawozdawczyni odniosę się pokrótce także do przedstawionych uwag. Bardzo krótko. Chciałabym w pełni podpisać się pod wypowiedzią pani Kraca. Naszym celem nie jest sporządzenie kontrowersyjnego sprawozdania, które zostanie odrzucone w Radzie. Nie. Staramy się, pozostając w ścisłym kontakcie z Radą, wypracować konstruktywny wynik. Dbając o poziom ambicji, oczywiście, ale dbając także o możliwość realizacji naszych postulatów. To jest główny cel. Bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Dziękuję za wypowiedź pani Lichtenberger i pani Parvanowej, które mówiły o pozytywnym wyniku głosowań w komisji IMCO. Pani Jana Kudakis, pani Kurma i pani Pak. Mam nadzieję, że o nikim nie zapomniałam. Pod adresem pani Luling chciałabym powiedzieć, że to, co pani proponuje, to bardzo cenna inicjatywa. Tego rodzaju działania promocyjne są bardzo ważne, ale jedno drugiego nie wyklucza. Dobrowolne działania nie są podejmowane przez większość przedsiębiorstw. I właśnie dlatego, że te dobrowolne działania się nie sprawdzają, pani komisarz przedstawiła wniosek w sprawie dyrektywy. Komisja od bardzo długiego czasu stawiała na działania dobrowolne, ale przecież nie chcielibyśmy, aby kobiety czekały kolejne kilkadziesiąt lat, zanim zajmą stanowiska w organach spółek. Jak widać, działania dobrowolne się nie sprawdziły i nie
przekonały dużej części przedsiębiorstw. Pani Wikström mówiła o wielu słabych punktach, ale wiem, że pani Wikström zawsze działa w duchu konstruktywnej współpracy i mam nadzieję, że się porozumiemy. Mam nadzieję, że krok po kroku uda nam się wypracować odpowiednie sprawozdanie i nie będziemy ograniczać się do lamentowania i krytykowania zastanej rzeczywistości. Wczoraj odbyło się głosowanie w Komisji Econ, mówiła o tym pani Luling. To jest bardzo ważne głosowanie. Trzeba podkreślić kwestię odwrócenia ciężaru dowodowego i odrzucenie stosownej poprawki. Bardzo się z tego cieszę, gdyż byłby to krok do tyłu. Byłby to regres utrudniający wspieranie kobiet w organach zarządczych. Teraz przejmując ponownie rolę przewodniczącej, chciałabym powiedzieć, że tym samym kończymy debatę o proponowanych poprawkach. Bardzo dziękuję tłumaczom za cierpliwość, gdyż ta wspólna debata się przedłużyła. Istnieje jeszcze potrzeba dalszej dyskusji. Zaproponowaliśmy 14 października na głosowanie, a do tego terminu mamy jeszcze wiele do zrobienia. Mam nadzieję, że wykorzystamy ten czas w sposób konstruktywny. I liczę także na to, że 14 października Jury i FAM będą mogły głosować. Dziękuję.